Siemanko! Za oknami polska złota jesień, a z nią od razu kojarzą się kasztany. Dziś pokażemy Wam, co ciekawego można zrobić z tymi roślinkami. Zanim jednak do tego przejdziemy, zachęcamy Was do sprawdzenia naszego nowego kanału Zaminutowani. Każdy wtorek, czwartek i sobotę pokażemy Wam niesamowite historie. Chcecie dowiedzieć się, co cappuccino ma wspólnego z kapucynami? Który z polskich władców zmarł na przedawkowanie Viagry? Czy skąd wziął się zwyczaj stukania kielikami podczas toastu? Wejdźcie na kanał Zaminutowanych. Macie 5 sekund, aby kliknąć w adnotację i poznać odpowiedzi na te pytania. No okej, wystarczy. Teraz wróćmy już do kasztanów. Zobaczcie. Jak zapewne wiecie, mówi się, że najlepsze kasztany rosną na placu Pigalle, a Zuzanna lubi je tylko jesienią. Otóż, moi kochani, to nieprawda. Najlepsze kasztany przygotowuje ekipa 5 sposobów na. I właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować kasztany, aby smakowały przecudnie. Oglądajcie. Na początku rozgrzewam piekarnik do 210 stopni i włączam funkcję grill. Następnie przekładam umyte jadalne kasztany na blaszkę, po czym każdy nacinam na krzyż. Teraz skrapiam je wodą i wstawiam do pieca na około 15, maks 20 minut. Po tym czasie przerzucam je na ręcznik, zawijam i lekko gniotę, aby skórka popękała. Pozostało już tylko je obrać i możemy rozpoczynać ucztę. Słuchajcie, kasztany wyszły wybornie, więc jeżeli lubicie nowe smaki albo lubicie zaskakiwać nowymi smakami swoich znajomych, to musicie je przyrządzić według mojego przepisu. Smacznego! Chociaż wielcy wydawcy gier wypuszczają co chwilę nowe tytuły z wypasioną grafiką, to stara gwardia nie zapomina o planszówkach, w które kiedyś długimi godzinami łupało się z kumplami. Jedną z nich jest gra o nazwie Młynek, którą stworzycie właśnie dzięki kasztanom. Na początku maluję 9 z 18 kasztanów na biało i pozostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie na kawałku materiału wyznaczam okrąg, po czym wycinam go. Następnie przy pomocy dziurkacza robię wokół otwory i rysuję planszę zgodnie z schematem, który znajdziecie w opisie. Pozostało już tylko przewlec sznurek przez oczka i zacząć rozgrywkę. Najpierw gracze rozstawiają na przemian swoje piony, po czym przesuwają je o jedno pole w dowolnym kierunku. Zbicie następuje wtedy, kiedy ustawimy w jednej linii 3 pionki. Wygrywa gracz, który zbije przeciwnikowi 7 pionków. Oczywiście zachęcam Was do zapoznania się z dokładnymi zasadami tej gry, którą dzięki takiej materiałowej planszy będziecie mogli szybciutko złożyć. Jaki by tu ruch? Tu. Pyk. I po grze. Jesień nie należy do najcieplejszych pór roku, dlatego w tym okresie warto się dobrze rozgrzać. Zobaczcie, co dziś dla Was przygotowałem, właśnie na bazie kasztanów. Na początku zwykłe umyte kasztany kroję na ćwiartki i wrzucam do szklanego pojemnika. Następnie całość zalewam wódeczką i pozostawiam na około 10 dni, aby się przegryzło. Po tym czasie wystarczy wszystko przelać przez filtr i gotowe. Moja nalewka z kasztanów jest już gotowa. Pamiętajcie, że nie jest to trunek na imprezę, a bardziej napój prozdrowotny. A o jego wszystkich właściwościach możecie poczytać w internecie. Polecam. Jeżeli jesteście fanami dostawania czegoś za darmo, to mam dla Was znakomitą propozycję. Dziś pokażę Wam, jak zrobić mydło z naszych polskich, niejadalnych kasztanów. Zobaczcie. Na początku obieram kasztany z brązowych łupin. Następnie ścieram je na papkę na tarce z małymi oczkami. Całość przekładam do garnka z wodą i gotuję przez 15 minut. Gotową masę wystarczy przesączyć na gazie, a powstały płyn przelać do dozownika. Mydło kasztanowe ma niewątpliwie wiele zalet. Myje równie skutecznie co chemiczne środki, które możemy kupić w sklepie. Jest hipoalergiczne, idealnie nadaje się do cery naczynkowej. Dziewczyny będą wiedziały, o czym mówię. A po czwarte, jest praktycznie za darmo. O tej porze roku znajdziemy kasztany w każdym parku, więc nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wykonali je sami. Widzieliście już, że kasztany można piec, zalewać alkoholem. Lecz sądzę, że wielu z Was nie wie o tym, że jest coś takiego jak mąka kasztanowa. Posiada ona wiele składników odżywczych, a do tego nie zawiera glutenu. Dziś pokażę Wam, jak wykonać na jej podstawie ciekawy i smaczny deser. Na początku zalewam daktyle gorącą wodą, po czym obieram jabłko, usuwam gniazdo nasienne i lekko je podgotowuję. Rozmiękczone owoce drobno siekam i podduszam je w garnku z dodatkiem kardamonu, cynamonu oraz gałki muszkatołowej. Teraz do miski z 350 gramami mąki kasztanowej dodaję łyżkę oleju kokosowego, jedno jajko, szczyptę soli, łyżkę kakao oraz łyżeczkę z soli oczyszczonej. Do składników dolewam pół szklanki ciepłej wody i całość mieszam łyżką. Po chwili ugniatam ciasto, tak aby stworzyło jednolitą konsystencję. Następnie połowę rozwałkowuję i układam na blaszce. Tak przygotowane ciasto nakłuwam widelcem i piekę przez 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Po tym czasie nakładam masę owocową, z pozostałego ciasta robię kratkę i ponownie piekę przez 20-25 minut. Na koniec posypuję ciasto pudrem i gotowe. Jak widzicie, tarta rewelacyjnie wygląda, cudownie pachnie, a do tego jest naprawdę zdrowa. Spróbujcie wykonać ją w domowym zaciszu sami. Ciekawi mnie, który z kasztanowych pomysłów spodobał Wam się najbardziej. Wpadajcie na kanał Zaminutowany, gdzie czekają na Was nowe filmy, no i koniecznie wciągnijcie odcinek sprytnych babek, które pokazują genialne zabawy na dworze. Aha, pamiętajcie również o naszych afterkach, no i do zobaczenia.